Koleżanki i koledzy, witajcie! To my, wasi radiowi przyjaciele z Gdyni. Maranata, przyjdź Panie Jezu! Kochani, nowy rok kościelny rozpoczyna się zawsze Adwentem. Chcemy świętować Adwent. Czas oczekiwania na przyjście Pana. Czy wiecie, kochani, że ludzie zostali stworzeni, aby świętować? Świętować bez końca. W świecie stworzonym przez Boga, w którym wszystko było dobre. Święto było na łąkach i w lasach, wśród kwiatów i zwierząt. Ale przede wszystkim było święto w sercach pierwszych ludzi, gdyż Bóg przebywał z nimi. Niestety, pierwsi ludzie odwrócili się od Boga. Zgardzili Jego miłością i darami. Święto zniknęło z ich serc, które napełniły się nienawiścią, przynoszącą wojnę i śmierć. Nie widzieli już, co jest prawdziwą radością. Wtedy dopiero zrozumieli, jakie to nieszczęście być zdalo od Boga. Oto pojęli, co to znaczy utracić święto. I prawdziwą radość przebywania z Bogiem. Dobry Ojciec nie przestał ich kochać. Co więcej, obiecał zesłać na świat Mesjasza Zbawiciela. Rozpoczął się więc Wielki Adwent, czas oczekiwania na przyjście Pana, który wspominamy każdego roku przed Bożym Narodzeniem. Opowiada o tym nasza piosenka. Pomyślcie, do czego nas zachęca, jakie powinniśmy podjąć adwentowe postanowienia. Jezus powiedział do uczniów: jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak będzie również z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Czuwajcie, bo nie wiecie, którego dnia Pan przyjdzie.
rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Boże, czekamy Ciebie, choć wiemy, że już przyszedłeś i że wciąż przychodzisz do nas. Byłeś razem z pierwszymi ludźmi, kiedy budowali cywilizację na ziemi i nigdy ich nie opuściłeś. Byłeś razem z narodem izraelskim, pomagałeś mu w trudnościach i wyzwoliłeś go z niewoli egipskiej. Przede wszystkim jednak przyszedłeś w Jezusie. Pomagałeś ludziom przez Jego czyny i pouczałaś ich przez Jego słowa. Dzięki Ci, Boże, że przychodzisz do nas. Z tęsknotą i pokorą wołamy. Przyjdź szybko, Panie Jezu. Niebiosa, spuśćcie nam rosę, bo umieramy z pragnienia. Niech ziemia zrodzi Zbawiciela. Przyjdź, Panie, i nie zwlekaj. Naprawdę, Panie, jesteś wielki, przyjdź do nas, a staniemy się wszyscy jedną wielką rodziną Bożą. Przyjdź, o Jezu, wielki darze Boga, oświeć mój dom Twoją radością. Pierwszą, która uwierzyła Bożej obietnicy, była Maryja, patronka Adwentu. O Maryjo, Twoje serce napełniło się radością, kiedy anioł zwiastował Ci, że staniesz się Matką Jezusa, Boga z nami. Oto moje serce, napełnij je Bożą radością, aby promieniowało nią w domu, w szkole, na ulicy i dawało ją tym, którzy są smutni. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Wtedy anioł rzekł do niej: stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie zwane Synem Bożym. Panie Boże, który posłałeś anioła Gabriela z dobrą nowiną do Maryi, Ty dajesz nam kolejny rok kościelny, będący wspomnieniem i przeżywaniem zbawczych dzieł dokonanych przez Jezusa Chrystusa. Dajesz nam czas Adwentu, by przygotować każdego z nas do godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia.
pamiątki narodzenia Bożej Dzieciny w Betlejem. Panie, otwieramy Ci serca na oścież. Wejdź do nich ze swoją łaską i miłością. Chcemy czuwać i posługiwać bliźnim, być godnymi na spotkanie. Synem człowieczym. Mamy być czujni, przezorni i rozmodleni, aby nie dać się opanować przez troski dnia codziennego, aby nie stracić Ciebie, Boże. Czy pamiętacie, kochani, o przystrojeniu? Ołtarzyka domowego? Niech zdobi go figurka lub obrazek Matki Bożej oraz wieniec adwentowy lub lampion, który będzie nam towarzyszył w drodze na roraty. Jeden z poetów napisał: najmilej wspominam te chwile sprzed laty. Gdym wcześnie rano szedł z mamą na roraty. Rozchmurz swoje czoło, bo będzie teraz coś na wesoło. Na początku adwentu podczas katechezy katechetka poleciła dzieciom narysować portrety rodziców. Po pewnym czasie podchodzi do Bartka i pyta: dlaczego twój tatuś ma niebieskie włosy? Bo nie miałem łysej kredki. Tenże Bartek, gdy wrócił do domu, zastał babcię, która stwierdziła: wasza papuga wypowiada wiele brzydkich słów. Ależ nie, babciu. Ja jej tylko powtarzam, czego nie wolno mówić. Przed Mikołaj z wielkim workiem doszedł aż do nieba, bo aniołkom po choinkę też coś złożyć trzeba. Mikołaju, Mikołaju, co tam masz w tym worku? Złote trąbki na kolędę dla wszystkich aniołków. Ledwie usta pierwszy anioł do trąbki przyłożył, a już zatem chają uszy, święci lokatorzy. Mikołaju,